ćwiczenie pomocne w doskonaleniu techniki pływania grzbietem, zwane popularnie kurczakiem. Płyniemy na plecach w koordynacji z kciukiem jednej ręki wciśniętym pod pachę. Skrzydło naszego kurczaka wykonuje obszerne ruchy imitujące ruchy napędowe. Staramy się włożyć do wody rękę ugiętą w łokciu, ocierając ucho ramieniem. Następnie kierujemy łokieć w kierunku dna i wyjmujemy skrzydło kurczaka tuż przy biodrze. Zalety ćwiczenia to z pewnością poprawa mobilności obręczy barkowej, rotacji i również koordynacji ruchowej w stylu grzbietowym. Może mieć też pozytywny wpływ na poprawę pozycji ułożenia ciała w wodzie. Podwójny kurczak to nasz bonus dla ambitnych. Oba kciuki wciskamy pod pachę i płyniemy grzbietem w koordynacji, pracując obszernie dwoma skrzydłami, imitującymi ruchy napędowe. Ćwiczenie wspaniale rozróżnia obręcz barkową. Już po kilku minutach takich ćwiczeń możemy poczuć, że nasze ramiona podczas pływania w koordynacji są zdecydowanie bardziej rozluźnione, a ruchy przedramion skutecznie wykorzystywane do generowania napędu. Często odczuwalna jest poprawa koordynacji podczas pływania całym stylem.